Dziewczyny gotowe na zawody? Tak. O, widzę, że macie kapelusze kołbojskie. No, musiałyśmy chyba założyć, no bo są zawody w końcu takie westernowe, więc chyba wypada tak założyć. Racja. Dobrze, siadajcie na koni i zaczynamy zawody. Dobrze. Witam wszystkich w pierwszych zawodach westernowych w Stadninie Dzika Dolina. Na początku chcę wam przedstawić uczestników, a potem konkurencję, co ich czeka. Na początku mamy uczestniczkę Hannę na ogierze rasy Pinto o imieniu Mustang. Dalej mamy Kasię na klaczy Pinto o imieniu Milka. Dalej mamy Sarę na ogierze trakeńskim o imieniu Marrakesz. Oto nasi zawodnicy. Teraz przeszkody. Pierwsza to są beczki. I dalej łapanie cielaka. Ale niestety, słuchajcie, nie mamy żadnej krówki lub cielaka małego, więc postanowiliśmy wziąć młode źrebaki, które się urodziły. Są jeszcze takie dzikie, więc po prostu weźmiemy właśnie do tych zawodów. Zaczynajmy. A i jeszcze na końcu pojawi się, jeszcze jest konkurencja, jak koń, żeby jeździć, musi się utrzymać na koniu. A jak spadnie, niestety dostaje punkt karny. Zaczynajmy zawody. Pierwsza to jest konkurencja, czyli beczki na czas. Do biegu, gotowi, start! Wow, ale pędzą! Okej. Ich czas to jest taki bardzo, bardzo dobry czas, jak na tą parę. Zobaczymy, na co innych stać. Proszę, wielkie brawo tej pary. Kolejna para to jest Kasia i Milka. Do biegu, gotowy start! Wow, ale pędzą! Wow! No niestety ten czas był dłuższy od Mustanga i Hanny. Ale i tak brawa dla tej pary. Proszę, wielkie brawa. Dobrze ci poszło. Dzięki, chociaż ty bardzo ci dobrze poszła. Dzięki. I naszą ostatnią uczestniczką. No, po prostu naszą. Naszą uczestniczkę jest to właśnie Sara i Marrakesz. Czekamy do biegu, gotowy start! Wow, jak pędzą! Jeszcze muszę uważać, żeby nie strącić beczki. O nie! Wszystko w porządku, Sara? Tak. Biegnij, bo czas będzie dłuższy. O, niestety. Czas niestety mają już przekroczony. Niestety. Jest za długi i ten czas powoduje, że niestety Sara i Marrakesz muszą odpaść z naszych zawodów. Przykro mi, Sara, że tak się stało. A, nic się stało. Też do tego, bo niestety beczki zostały sprącone i do tego Sara ma też 8 punktów karnych. Sara może kiedyś indziej weźmieć takie udziały. No chyba do tego się nie nadaje. Spokojnie, nadaje się. Proszę, brawa dla tej pary. Pa! Powodzenia wszystkim, pa! Więc tak. Kolejna konkurencja to jest łapanie cielaka. Zaczynajmy. Pierwsza para to jest Hanna i Mustang. I ona musi złapać 2 źrebaki i je przeprowadzić chociaż na połowę drogi. Chodźcie. Hop.
Chodźcie. Wow, ale jej szybko poszło. Oczywiście ta konkurencja nie jest na czas. Każdy jeździec ma po 3 szanse. Wow, ale Hanna nie potrzebuje. Brawo, pięknie przeprowadziłaś rybaki i rybaki dały się złapać. Proszę, wielkie brawa. Uhu, uhu. Kolejna konkurencja to jest, jak widzicie, ta sama. I w tej konkurencji występuje Kasia i Milka. I ona też musi złapać rybaczki. Zaczynajmy. Dobra, hop, hop. Patrzcie. Oj, rybaczek jeden jej nie chce się złapać. Ach. Chodź, mały. Drugie podejście do tego rybaczka. Okej, udało się jej złapać rybaczka. Proszę o wielkie brawa. Uhu, uhu. Mimo tego i tak, słuchajcie, wzięłam Sarę i Markerza, bo w końcu zostali niestety dyskwalifikowani z zawodów, ale dostali oto puchar taki. Proszę bardzo, dziękujemy. Więc tak, na pierwszym miejscu jest Hanna i Mustang. Proszę, wielkie brawa, dostaje złoty puchar. Uhu. Na drugim miejscu jest Milka i Kasia. Uhu. No a na trzecim, jak widzicie, ale puchar Sary nie jest aż taki istotny, ponieważ została dyskwalifikowana. Ale postanowiliśmy jej dać puchar, bo wzięła udziały, więc postanowiliśmy jej dać. Proszę, brawa dla tych zawodników. Uhu, uhu. Brawo, Hanna. Dzięki. Sara, nie przejmuj się. Pewnie będą z tobą takie zawody, to ci pójdzie. No cóż. Tak to bywa, spokojnie. No. Chodźmy do naszych rodziców. No dobra. Cześć, mamo, cześć, tato. Cześć, widzieliśmy, jak byliście zawodni. A czemu nas akurat wybrali? Bo byliście młodymi, jesteście z rybakami, jesteście takimi troszkę dzikimi. A, mamo, widziałeś, jak próbowałem uciec? No, tylko Hanna cię złapała. No, ale już się tak nie dam złapać. Ani ja się nie dam złapać. No to ja mam dzielnego chłopca. Synka. No. Ciekawe, jakie będą kolejne zawody. Też jestem ciekawa. Ciekawe, czy znowu jakieś rybaki wezmą. Myślę, że tak.